Za nami kolejne ostrowskie dyktando o tytuł mistrza ortografii. W tegorocznej piątej edycji dyktanda, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, wzięło udział prawie 90 osób. Zmagania z ortografią miały miejsce 25 marca w Starej Elektrowni. Dyktando podzielono na trzy kategorie wiekowe – uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i osoby dorosłe. Każda grupa miała do napisania inny tekst. Podczas dyktanda nie można było korzystać z żadnych pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Celem ostrowskiego dyktanda o tytuł mistrza ortografii jest promocja języka ojczystego oraz sprawdzenie znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden mistrz ortografii, czyli osoba, która napisze dyktando bezbłędnie lub popełni najmniej błędów. Zwycięzca otrzyma tytuł mistrza ortografii Ostrowi Mazowieckiej 2024, a także puchar i nagrodę rzeczową. Nagrody otrzymają również zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby wyróżnione. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Facebooku, a nagrody zostaną wręczone 8 maja podczas Dnia Bibliotekarza. Piąte ostrowskie dyktando o tytuł mistrza ortografii zostało objęte honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera.